Witam, witam, witam. Słuchajcie, kochani, czy widzieliście kiedyś jakiś prawdziwy cud? Taki, wiecie, taki cud z grubej rury, nie tam, że ktoś tam udaje, że bolała mnie głowa, teraz mi przestała boleć. Może na przykład ktoś by widział, żeby na przykład komuś odrosła noga. Właśnie o takim cudzie chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Otóż, słuchajcie, na pewno wiecie, że cudotwórców, różnego rodzaju szarlatanów na świecie nie brakuje. Niestety także w Kościele katolickim, szczególnie widzę ostatnio, rozpleniło się takich, którzy to opowiadają, jakich to oni cudów nie dokonują. Ale dzisiaj chciałbym opowiedzieć o takim cudzie, który chyba naprawdę był prawdziwy. Przepraszam, masło maślane. Oraz chyba rzeczywiście można go uznać za najbardziej spektakularny cud medyczny w historii. No, nie licząc oczywiście zmartwychwstania Pana Jezusa, ale to jest zupełnie inna kategoria jednak. I jest to cud bardzo dobrze udokumentowany oraz jest to także taki cud, którego bardzo często domagają się wszelkiego rodzaju ateiści, agnostycy, racjonaliści, ludzie wątpiący. Znaczy mówią, dobra, fajnie, są, wiecie, te Lourdes, różne miejsca uzdrowień, ale pokażcie mi, że komuś odrosła noga. Więc dzisiaj sobie porozmawiamy o nodze, która się odrosła, a w zasadzie, która się nie odrosła, a prawdopodobnie została z powrotem przyczepiona. Ale po kolei, słuchajcie, jesteśmy w XVII-wiecznej Hiszpanii, tak, tejże strasznej XVII-wiecznej Hiszpanii, gdzie rządzą Habsburgowie i Inkwizycja, gdzie prześladuje się wolną myśl. Hiszpania, która jeszcze wtedy trzęsie ogromną częścią świata, ale już jej mocarstwowość, już jej imperium gdzieś tam powoli schodzi na dalszy plan, chyli się ku upadkowi i rzeczywiście, kiedy mówimy o tych wydarzeniach, to mamy rok 1640, czyli jest to rok, w którym rzeczywiście potęga Hiszpanii się załamuje, ale jest to zupełnie inna historia. Słuchajcie, mamy młodego chłopaka, Miguela Pellicera, który mieszka w Aragonii. Jest to ta północno-wschodnia część Hiszpanii ze stolicą w Saragosie. Jest on prostym chłopakiem ze wsi, który mieszka ze swoimi rodzicami, pomaga im w gospodarstwie, ale w wieku 20 lat stwierdza, dosyć tego, idę w świat, zapracuję sam na swój własny chleb, chce żyć na własny rachunek. Oczywiście, gdyby został z rodzicami, to nie byłaby prawdopodobnie jakaś straszna rzecz, gdyż dalej by im pomagał w gospodarstwie. Ale jednak postanowił ich opuścić. Udał się do niedalekiej miejscowości, gdyż wiadomo, że tam za bardzo nie mógł się przemieszczać. Mówimy jednak o realiach XVII wieku. I udał się do swojego wuja. Tam pomagał mu w pracach gospodarskich. Ale pewnego dnia niestety zdarzył się tragiczny wypadek, kiedy wracał z pola i spał na wozie, gdyż po całym dniu pracy po prostu zasnął na tym wozie, gdzieś na tych wybojach spadł z tego wozu, a koło, ciężkie koło drewniane przejechało mu po nodze. Noga została w koszmarny sposób złamana i wuj, litując się nad swoim bratankiem, odwiózł go najpierw do szpitala w Walencji, a potem w Saragosie. No, same jak popatrzycie na mapę i zobaczycie, że Walencja jest na południe, a potem Saragossa na północ od tej miejscowości, gdy mieszkał biedny Miguel ze swoim wujem, to zobaczycie, jak straszna musiała być ta droga. Drogą, którą przecież musiał odbywać też na jakimś wozie, na dziurawych drogach. I na pewno cierpienie tego młodego człowieka było ogromne. W Saragossie udało mu się udzielić pomocy medycznej zgodnie z ówczesną wiedzą i ówczesną sztuką. Noga została obcięta. Otóż lekarze stwierdzili, chirurdzy, którzy pracowali w tym szpitalu, że po prostu wdała się gangrena i nie ma innej opcji, należy nogę obciąć, gdyż chłopak po prostu umrze. Zabieg, domyślałem się, że był straszliwy. Najpierw obrżnięto mu tą nogę na żywca, a potem jeszcze poddano procesowi, mądrze mówiąc, kauteryzacji, czyli po prostu nogę mu palono żywym ogniem. No, żeby w ten sposób zabezpieczyć kikut. Biedny chłopak w ten sposób rozpoczął nowy etap życia i przez 2 lata z okładem pełnił funkcję takiego legalnego żebraka w Saragosie. Otóż dostał papier od władz kościelnych, medycznych i cywilnych o tym, że jest legalnym żebrakiem. Znaczy, ponieważ ze względu na jego sytuację osobistą, ze względu na to, że jest niepełnosprawny, że nie ma nogi, że stwierdzono, że nie ma nogi, dostał tenże papierek, który pozwalał mu na legalne żebranie. Ale
Dzięki temu w zasadzie codziennie mieszkańcy miasta widywali go pod ogromną katedrą Matki Boskiej z Pilar, gdzie właśnie żebrał. Jeśli udało mu się zebrać odpowiednie fundusze, spędzał noc w oberży, w tawernie, w tego rodzaju instytucji. Jeśli nie, no to nie nocował na ulicy, wracał do szpitala, gdzie też go przyjmowano chętnie. Tego samego szpitala, w którym obcięto mu nogę i tego samego szpitala, w którym tą nogę obciętą pochowano na cmentarzu. Kochani, trwało to 2 lata z okładem, ale wtedy już namówiono tego młodego człowieka, żeby wrócił do swojej rodzinnej miejscowości, gdyż jednak tam u rodziców będzie mu lepiej. On nie chciał wracać, dlatego że się wstydził. No wyjechał, chciał pokazać, słuchajcie, jadę w świat, zawojuję, prawda, wrócę tutaj, nie wiadomo może kto, a tu nic, wracam jako kaleka bez nogi. No ale jednak udał się w tą podróż, była bardzo ciężka. On oczywiście też posiadał swego rodzaju dokumenty, które obligowały ludzi, którzy na przykład jadą gdzieś wozem do tego, żeby go zabrać. Był, no mówię, takim licencjonowanym żebrakiem. Dostał taki papier jakby od PFRON-u, który wręcz nakazywał ludziom, żeby okazywali mu pomoc. Po bardzo trudnej, trwającej tam tydzień, dwa podróży do domu, no ostatecznie trafił do Kalandy, do swojej rodzinnej miejscowości. No na szczęście tutaj rodzice nie mieli żadnych pretensji do syna. Byli bardzo przejęci tym, co się stało. Przyjęli go serdecznie pod swój dach i zamieszkał z nimi z powrotem. I słuchajcie, tak się stało, że po dosyć niedługim czasie, kiedy Miguel się jakoś tam zaczął powoli przyzwyczaić do kolejnej nowej sytuacji w swoim życiu, kiedy wrócił do domu, kiedy po prostu no, jakby teraz został tym licencjonowanym żebrakiem w swoim mieście, chociaż starał się też w miarę możliwości pomagać także w pracach polowych, no ale było to bardzo trudne, oczywiście miał jakąś tam drewnianą ala protezę, no, która sama też oczywiście sprawiała mu ogromny ból tak chodzić na niej, więc zdarzyła się taka rzecz, że byli rozlokowani w tym miasteczku żołnierze. No kiedyś to tak wyglądało, że gdzieś przechodziła armia, było takie powiedzenie, prawda, że coś tam najgorsze jak zaraza, coś tam i przemarsz wojsk. No i sam przemarsz wojsk, nawet własnych wojsk, był bardzo ciężki, no bo wojsko żywiło się oczywiście z tego miejsca, w którym przebywało. No i była taka sytuacja, że tam Hiszpania, jak to Hiszpania, co rusz prowadziła wojny z Francją i żołnierze szli na północ, na wojnę. Jeden z żołnierzy został zakwaterowany w mieszkaniu państwa Peliserów. Tenże żołnierz został umieszczony w łóżku Miguela. Na Miguelowi zrobiono takie gdzieś tam posłanie przy łożu rodziców. No i zdarzyło się tak, że byli jeszcze znajomi na kolacji. Był ten żołnierz, właśnie no, zjedzono kolację, odprawiono długie modlitwy, jak to w XVII-wiecznej zabobonnej Hiszpanii, no i wszyscy położyli się spać. Miguel spał na tym no, takim alabarłogu, który mu zrobiono, no i tam przyszła w nocy jego matka. No i tak spojrzała i zobaczyła, że coś nie gra, coś jest nie tak. Zobaczyła, że nagle spod tej jakby pościeli wystają 2 nogi. W pewnym momencie pomyślała, że po prostu żołnierz się pomylił, że żołnierz położył się na miejscu Miguela, a Miguel na miejscu żołnierza. Oczywiście chciała go obudzić, no bo żeby potem nie było skargi, że królewskiego żołnierza jakoś źle przyjęto i położono go na podłodze. Ale budzi go, patrzy, dopatruje się, kto to jest, patrzy, że to jednak to jest jej syn, Miguel. Obudziła go. No, on wstał, generalnie narobił się raban. No, ludzie wpadli w coś w rodzaju troszeczkę religijnej ekstazy, ale bez przesady. Ale no, wiadomość się rozeszła, zbiegła się okolica. No i wszyscy stwierdzili, że chłopak, który nogi nie miał, to nogę ma. No, była to sensacja ogromna, gdyż słuchajcie, kochani, nawet w XVII-wiecznej Hiszpanii, zabobonnej, gdzie rządziła inkwizycja, gdzie wszyscy chodzili do kościoła, gdzie no, wierzono w cuda, w tym sensie wierzono w cuda z Ewangelii, wierzono w to, że Bóg może dokonywać cudów, tak? No to jednak wiedziano, że obcięte nogi tak po prostu nie odrastają na co dzień. Nawet jeśli ktoś się na przykład gorąco modli o to. I
Więc sprawa się rozeszła, zrobiła się ogromna sensacja i doszło ostatecznie do tego, że po kilku dniach do tej miejscowości przybył notariusz, który zapisał wszystko to, co się stało. I to jest taki właśnie cud, który jest, naprawdę posiada bardzo solidną, rzetelną dokumentację. Rzecz absolutnie niespotykaną w historii. Dlaczego? Dlatego, że już pomijając wszystkie szczegóły, już, o których tutaj można by opowiadać, doprowadziło to wszystko do tego, że po kilku miesiącach w Saragosie odbył się trwający prawie rok proces kanoniczno-cywilny, no to wiadomo, że w XVII-wiecznej Hiszpanii to trochę wszystko było razem, w której chciano zbadać tak naprawdę, co się stało. I zeznanie składało 25 świadków, którzy potwierdzili, że widywali tego chłopaka, czy to w Saragosie, jak żebrał, czy to potem w Kalandzie. Kiedy żebrał, był obowiązany pokazać swoją tą obcięty kikut, żeby nikt nie miał wątpliwości, tak? Zeznania składali oczywiście ekipa medyczna, która dokonywała obrżnięcia nogi. Co bardziej sensacyjne, wykopano nogę z cmentarza. No właśnie jej nie wykopano, bo okazało się, że jej nie ma. Wychodzi na to, że cud polegał na tym, że ta noga została mu w cudowny sposób przywrócona. Jakie są argumenty za tym? Otóż, kiedy za opis dokumentacji, opisu nogi wzięli się współczesni specjaliści, a konkretnie Landina Cugola, jest to profesor mikrochirurgii z Uniwersytetu w Weronie, który pod koniec XX wieku przeczytał akta tegoże procesu, który się odbył w Saragosie w 1641 roku, stwierdził, że opis nogi wygląda rzeczywiście tak, jak przyszycie obciętej. No, jest to człowiek, który zajmował się właśnie przyszywaniem obciętych rąk i nóg i wie dokładnie, jak to wygląda. Jak wygląda proces, że tak powiem, gojenia się tego wszystkiego i dochodzenia do siebie. Dlatego, że Miguel nie dostał super ekstra nowej nogi. To wygląda, jakby dostał starą swoją i jakby w cudowny sposób została ona przyszyta. I potem musiało to potrwać trochę czasu, zanim on będzie w stanie właściwie chodzić. Tenże profesor Włoch ocenia, że to naprawdę wygląda tak, że po prostu te opisy dotyczące zsinienia tej nogi, potem gojenia się tego wszystkiego, tego, że on na samym początku nie był w stanie na niej dobrze chodzić, że jeszcze przez pewien czas podpierał się laską, a potem już chodził prawidłowo, no powodują to, że rzeczywiście wygląda to jako taką interwencję boskiego chirurga, który tą nogę z powrotem przeżył. Jeśli teraz uwierzymy w ten cud, to możemy się zastanawiać, a dlaczego to było tak, że Pan Bóg jednak stwierdził, że tą nogę mu z powrotem jakby odda, dlaczego nie dał mu nowej? No to się można zastanawiać. Może dlatego właśnie, żeby cud był bardziej wiarygodny. Gdyż gdyby tak naprawdę była to super nowa nówka, to można by uznać, że w zasadzie być może on udawał i cały czas mieliśmy do czynienia z jakimś oszustwem podwijania tej nogi. Takie rzeczy się zdarzają, ale pamiętajmy o tym, że pomimo tego, że to była XVII-wieczna Hiszpania, to ludzie wiedzieli, że nie odrastają innym nogi o tako. Ponadto mnóstwo ludzi w Saragosie, które była dużym miastem, żebrał pod największą katedrą, pod jedną w ogóle z największych kościołów Hiszpanii, gdzie mnóstwo ludzi chodzi, wszyscy go znali, i wiedzieli, że ten człowiek nie ma nogi, a potem widzieli tego człowieka z nogą. Dlatego jest to tak mocne świadectwo.